Dzień dobry, jesteśmy po nabożeństwie kościoła EGZE 7 marca 2021 roku. Dzisiejsze kazanie wygłosił nasz pastor Robert Miksa. Było poświęcone 4 rozdziałowi Dziejów Apostolskich i takim centralnym twierdzeniem tego fragmentu, na którym się też skupiliśmy dzisiaj, było to, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Dokładnie to, jak apostoł Piotr to formułuje. Mówi o tym, że nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jakie wnioski z tego faktu, z tej prawdy, że Jezus jest jedyną drogą do Boga, płyną dla nas jako wierzących, którzy już przyjęliśmy, że On jest naszym Panem? No to chyba można by długo mówić, to jest duży temat, ale powiedziałbym tak, że... Nawet bym powiedział, że fascynuje mnie takie stwierdzenie apostoła Pawła, który w liście do Rzymian mówi o tym, że jeżeli wyznasz ustami swymi, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Ale myślę, że to zdanie, że Jezus jest Panem, ma bardzo daleko idące konsekwencje. Chodzi mi o to, że jeżeli On jest Panem, to On jest, dla osób, które interesują się filozofią, powiedziałbym, fundamentem epistemologicznym naszej wiary. To znaczy, chodzi mi o to, że jeżeli Jezus jest Panem, to On decyduje o tym, co jest prawdą, co jest nieprawdą, jaka jest rzeczywistość, co możemy naprawdę powiedzieć o Bogu, co możemy powiedzieć o człowieku. Więc wszystko, co On mówi, jest prawdą. Więc ja na tym mogę bazować. Dam taki jeden przykład. Jeżeli rozmawiamy z ateistą na przykład, który mówi o swoich przekonaniach i my zadajemy mu, pojawia się takie pytanie o istnienie rzeczywistości wokół nas, to w ramach jego światopoglądu, gdzie właściwie jedyne, co istnieje, to jest materia, energia i przypadek, właściwie mieszanina tych trzech elementów, on nie jest w stanie odpowiedzieć czy uzasadnić tego, że świat, który nas otacza, jest, naprawdę istnieje. Czy to czasem nie jest jeden wielki Matrix? Ale jeżeli Jezus jest Panem, i On mówi o tym, że ten świat został stworzony przez Boga, to On naprawdę jest taki, jaki jest. No ale oczywiście Jezus mówi o wielu tematach i myślę, że to, że On jest Panem, to, że On jest jedynym Zbawicielem, to, że On jest jedyną drogą do Boga, do Ojca, to, że On jest tym, który na pewno mówi prawdę, no jakby wpływa na wszystko. Jakby każde pytanie, które mamy, powinniśmy zadać sobie pytanie, pierwsze, czy Jezus wypowiadał się na ten temat? Czy możemy czegoś się nauczyć z Jego wypowiedzi na ten temat? No i tu oczywiście każda dziedzina to jest oddzielna, godzinny wywiad można byłoby zrobić. Nie? To jest dla mnie ciekawe, bo to oznacza, że kiedy mówimy, że Jezus jest Panem, kiedy wyznajemy to jako chrześcijanie, to w takim razie to nie jest po prostu wyraz moich preferencji religijnych, że ja chcę, żeby On panował w moim życiu, tak? Tylko w ten sposób wyznaje to, że On jest obiektywnie Panem, tak? Całej rzeczywistości. Tak. No właśnie, to jest taka epistemologiczna deklaracja wiary, nie? Bardzo, bardzo fundamentalna kwestia. Okej, okay. Tego rodzaju kwestie rozważamy w kazaniach w Kościele EGZE. Mówimy o Ewangelii, mówimy o tym, jak ona kształtuje całe nasze życie. Więc zapraszamy zarówno na transmisje internetowe, jak i na żywo, w każdą niedzielę o godzinie 11:15 do Kościoła EGZE.